Dobrze, wybiła godzina 18. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze raz tych, których już powitałam. Witam wszystkich, którzy teraz się pojawili. Dzień dobry. Witam tych, którzy są ze mną tutaj w Click Meetingu. Zarejestrowali się na to wydarzenie i odzywają się na czacie. Witam również wszystkich użytkowników Facebooka, którzy oglądają naszą transmisję na żywo, którą prowadzimy w tym momencie. I jeszcze na początku nadmienię, że właśnie partnerem tego wydarzenia jest Click Meeting i dzięki temu możemy prowadzić tą transmisję i to spotkanie dzisiaj. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem, że zdecydowaliście się poświęcić ten czas na porozmawianie, posłuchanie o kompetencjach miękkich w taki miękki sposób. Potem powiemy, dlaczego właśnie miękki to jest sposób, że zdecydowaliście się spędzić ten wieczór właśnie z mapą karier. Na początku może się przedstawię, ponieważ podejrzewam, że większość z Was mnie nie zna. Nazywam się Urszula Leszczyńska i pracuję w Fundacji Catalyst Education, w ramach której tworzymy dwa projekty edukacyjne, Pistacji i mapę karier. Jestem częścią zespołu Fundacji Catalyst Education od kwietnia 2020 roku, więc już parę miesięcy. Mi się wydaje, że jednocześnie to jest bardzo długo i bardzo krótko. W Catalyst Education zajmuję się obecnie rozwojem takiego zestawu ćwiczeń praktycznych na rozwój kompetencji miękkich, o których dzisiaj będzie dużo mowy, ale później. I w ogóle również komunikacją z użytkownikami, bardzo wieloma różnorodnymi zadaniami, przy których muszę przyznać, że rozwinęłam też liczne kompetencje miękkie i cały czas je rozwijam. Więc jestem na bieżąco z tym rozwojem, takim bardzo twórczym i podejściem do tego, takim kreatywnym. Oprócz tego tworzę programy szkoleń i wymian młodzieżowych, głównie w ramach projektów programu Erasmus+, dla różnych organizacji międzynarodowych, więc wykorzystuję też taką wiedzę na temat kompetencji miękkich i jak je rozwijać w bardzo praktyczny sposób, praktycznie tworząc te programy i przeprowadzając zajęcia i promując właśnie edukację pozaformalną. I dzisiaj, opierając się na tych doświadczeniach osobistych i zawodowych, opowiem o praktycznych, czasem może nieoczywistych sposobach na rozwijanie kompetencji miękkich, dlaczego warto je rozwijać i w ogóle co się z tym wiąże. Ale zanim przejdziemy, powiedzmy, do takiego meritum dzisiejszego spotkania, powiem kilka spraw organizacyjnych. Nagranie z dzisiejszego webinaru będzie oczywiście dostępne za kilka dni na naszym kanale na YouTube. Tutaj jest link. Wystarczy też wyszukać mapę karier i tam są nagrania wszystkich naszych spotkań. Bardzo to polecam. Za dzisiejszy udział w webinarze nie wystawiamy zaświadczenia, ale mam nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas dzisiejszego spotkania jakoś to wynagrodzą, a może nawet będą czymś znacznie bardziej cennym. I w razie problemów technicznych, czy to z połączeniem, czy to z dźwiękiem, prosimy o sygnał na czacie. Dzisiaj jest ze mną Klaudia Stano, która moderuje czat i wspiera mnie właśnie organizacyjnie i technicznie. Mam nadzieję, że żadnych problemów nie będzie. Powtórzę to, co powiedziałam na początku dla tych, którzy pojawili się kilka minut przed spotkaniem, to znaczy warto, jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, przypiąć sobie okienko kamerki, na której widnieję ja, w prawą stronę i dzięki temu widać cały ekran prezentacji. W prawym dolnym rogu tego okienka, w którym mnie widzicie, czyli mniej więcej o tu, przepraszam, to jest odbicie lustrzane, jest taka ikonka, wystarczy w nią kliknąć i wtedy ja zostaję przypięta w prawą stronę, a wy możecie oglądać całą prezentację i widzicie również czat. Zanim przejdziemy do tematu, w ogóle skąd pomysł na dzisiejszy webinar? To znaczy, dlaczego mówimy o kompetencjach miękkich w temacie mapy karier? Ci z Was, którzy już mapę karier znają, wiedzą, że jest to bezpłatne narzędzie do pracy z młodymi ludźmi w temacie doradztwa zawodowego, ale również kompetencji, bo te kompetencje są takim bardzo dużym elementem właściwie dzisiejszego myślenia o karierze zawodowej, o czym też będę dzisiaj mówić. Więc dzisiejszy webinar to jest webinar jak najbardziej na temat tego, co mapa karier oferuje i chce oferować, ale tak nie wprost. Kompetencje miękkie są coraz ważniejsze na rynku pracy, o czym też dzisiaj będzie wiele mowa.
A więc mapa karier również dopasowuje się do tego, jakby, żeby nadążyć za dzisiejszym myśleniem o karierze, o zawodach. I na przykład tutaj widzicie, że w opisach zawodów na ścieżkach kariery, na mapie karier, jest już sekcja specjalna dotycząca tylko i wyłącznie kompetencji miękkich, czyli jakie kompetencje miękkie są ważne w mojej pracy. Mam tutaj przykład aranżerki wnętrz i szypera. No i możemy sobie dokładnie przeczytać, jakie kompetencje miękkie są ważne dla danego zawodu. Oczywiście kompetencje miękkie to jest... Jest wiele kompetencji miękkich, które są bardzo ważne w wielu zawodach, ale są też takie, które być może są ważniejsze dla danego zawodu, być może są takie, które są mniej ważne i to właśnie możecie przeczytać w tych ścieżkach kariery, zapoznać się z tym. Zachęcam bardzo. Po drugie, mapa karier oferuje takie różne pomysły na zajęcia, scenariusze lekcji, gotowe ćwiczenia, które zachęcamy właśnie, żeby doradcy zawodowi, żeby nauczyciele czy edukatorzy wykorzystywali na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Stworzyliśmy jakiś czas temu karty kompetencji miękkich, być może znane wam już i może nawet wykorzystane. Dla tych, którzy jeszcze ich nie widzieli, zachęcam, można je znaleźć na stronie Mapa Karier. No i kontynuacją jakby tych kart kompetencji jest Padlet, który jest nowością, no bo dzisiaj właściwie ma swoją premierę i właściwie pretekstem jest on do dzisiejszego spotkania. Jest to zestaw ćwiczeń zawierający praktyczne sposoby na rozwój kompetencji miękkich w szkole i nie tylko, o tym też jeszcze będzie mowa. Jaki jest dzisiejszy plan spotkania? O czym będę mówić? Chciałabym przepłynąć z wami przez takie cztery obszary. Po pierwsze, najpierw przyjrzymy się, czym są kompetencje miękkie, co to w ogóle znaczy, bo często słyszy się to sformułowanie, ale może nie każdy do końca wie, no, z czym to się je, mówiąc kolokwialnie. Następnie określimy, jaki jest właściwie cel rozwijania kompetencji miękkich, czyli po co je rozwijać i spojrzymy na to z takich dwóch perspektyw, które trochę się zazębiają, trochę są... No takie nie wynikające z siebie, ale to też do tego dojdziemy. Następnie odkryjemy wskazówki, jak rozwijać te kompetencje miękkie w taki sposób praktyczny i nieoczywisty czasami. No i wreszcie na koniec ucieszymy się wszyscy razem, ponieważ podzielę się z wami linkiem do Padletu, który jak wspomniałem jest właśnie tym zestawem praktycznych ćwiczeń i mam nadzieję, że to będzie naprawdę wartościowe zakończenie dzisiejszego spotkania, które zaowocuje wieloma doświadczeniami w przyszłości dla was i dla osób, z którymi te zajęcia będziecie przeprowadzać. Więc zaczniemy od tego, czym są kompetencje miękkie, czym są kompetencje twarde, bo zawsze mówimy o tym w opozycji miękkie i twarde kompetencje. Więc kompetencje miękkie to są umiejętności psychospołeczne i indywidualne cechy, które nie są związane ani z wiedzą, ani z technologią i objawiają się w zachowaniu. Czasami mówimy o nich jako o tak zwanych life skills, czyli takich umiejętnościach przystosowujących nas do życia. Albo umiejętnościach, których uczymy się właściwie robiąc cokolwiek w życiu. Coś, czego nie da się od życia, że tak powiem, odkleić. To zawsze tam jest. Na przykładach kompetencje twarde są związane właśnie z wiedzą, z jakąś technologią. Na przykład kompetencją miękką jest prawo jazdy, czy umiejętność prowadzenia samochodu. Albo znajomość języków obcych. Albo specyficzna wiedza z biologii. Dajmy na to. Natomiast kompetencje miękkie, przykładem może być praca w grupie, ale również aktywne słuchanie, czy umiejętność wyrażania informacji zwrotnej, czy przyjmowania informacji zwrotnej. Więc mamy tutaj masę przykładów. Mam nadzieję, że w tym momencie to już jest jasne. I lista kompetencji miękkich nie jest zamknięta. To znaczy wciąż pojawiają się nowe kompetencje miękkie i prawdopodobnie to nie są jakieś rzeczy, które nie istniały wcześniej, ale wciąż wyodrębniamy coraz to i bardziej szczegółowe te kompetencje miękkie. Kiedyś być może mówiło się o kompetencji miękkiej, która
brzmiała komunikacja. W tym momencie mówimy o komunikacji zwięzłej, o komunikacji w wielokulturowym środowisku. Więc to można mnożyć i mnożyć i jeszcze bardziej skupiać się na szczegółowych aspektach danej kompetencji. No widzicie tu wiele przykładów z takich bardziej znanych i często wspominanych jako przykłady kompetencji miękkich. Można wymienić krytyczne myślenie, czy zarządzanie własnym czasem, praca w grupie, ale i możecie tu dostrzec takie mniej znane kompetencje, jak na przykład wspomniana już przeze mnie zwięzła komunikacja, czy gotowość do nauki i rozwoju, bardzo ważna moim zdaniem, koncentracja uwagi albo punktualność nawet. I teraz wiemy już, czym są te kompetencje. Dlaczego są one teraz tak bardzo, tak dużo się o nich mówi? Po co młodym ludziom są te kompetencje miękkie? Dlaczego mieliby je rozwijać? Możemy dostrzec, no i w internecie, i w szkole też się czasem o tym mówi, że kompetencje miękkie stają się takim bardzo ważnym elementem i doradztwa zawodowego, i widzimy wiele też treningów kompetencji miękkich, na które można się zapisać i te kompetencje miękkie rozwijać. Nawet tutaj z mojej takiej działki Erasmus+ stworzył, nazwał kompetencje miękkie jednym ze swoich priorytetów na najbliższe lata dla projektów edukacyjnych i oprócz cyfryzacji to jest taki, no, główna część tych projektów edukacyjnych, która powinna tam się zadziać, czyli kompetencje miękkie są też według nich bardzo ważne. I po co młodym ludziom są te kompetencje miękkie? No ja tu wyodrębniłam takie trzy aspekty, wszystkie związane z rynkiem pracy, o których opowiem w szczegółach na kolejnych slajdach. Po pierwsze, są one bardzo pożądane przez pracodawców. Już teraz kompetencje miękkie są właściwie stałym elementem większości ogłoszeń o pracę. Gdybyście spojrzeli sobie na jakikolwiek portal z ofertami pracy i przeczytali te ogłoszenia, na pewno w większości zauważylibyście, że pracodawca wymaga pewnych kompetencji miękkich już na etapie rekrutacji. Przez to też kompetencje miękkie stają się coraz częstszym elementem CV. To znaczy ludzie aplikując na dane stanowisko wyodrębniają kompetencje miękkie, w których są mocni, żeby zaznaczyć, że są wartościowymi kandydatami na dane stanowisko. Widzimy tutaj, że w 80% ogłoszeń o pracę w Wielkiej Brytanii, tutaj to są akurat właśnie brytyjskie badania, pojawiła się minimum jedna kompetencja miękka. To jest bardzo dużo, natomiast 92% pracodawców uważa, że kompetencje miękkie są tak samo ważne lub nawet ważniejsze niż kompetencje twarde, co pokazuje też siłę tych kompetencji miękkich i jak dużą one rolę grają na etapie rekrutacji do pracy. Żeby podać wam jakieś takie przykłady obrazowe, w ogłoszeniach o pracę w Stanach Zjednoczonych najczęściej pojawiają się takie kompetencje wymagane od kandydata lub kandydatki, jak umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętności społeczne czy dokładność, ale to jest w Stanach Zjednoczonych, czyli to zapotrzebowanie na dane kompetencje różni się od kraju, bo już w Polsce, na podstawie analiz ogłoszeń o pracę w Polsce, możemy stwierdzić, że najważniejsze takie kompetencje na topie, których polski pracodawca szuka, to uczciwość, rzetelność, otwartość i odporność na stres. Więc tutaj lokalny rynek pracy też wpływa na to, jakie te kompetencje miękkie warto rozwijać. Na pewno warto rozwijać wszystkie, ale które z punktu widzenia pracodawcy są ważniejsze. Więc te kompetencje miękkie są takim atutem kandydata, ale właściwie dlaczego pracodawcy tak zależy na tym, żeby jego przyszły pracownik miał te kompetencje miękkie rozwinięte? No obserwujemy obecnie już od jakiegoś czasu ogromny postęp technologiczny. Niektórzy przyglądają się temu z obawą, inni przyglądają się temu może z fascynacją czy nadzieją na jakieś nowe rozwiązania techniczne. I każde z tych doniesień o innowacjach, które pojawiają się na rynku pracy w naszym codziennym życiu, sprawiają, że mówi się coraz więcej o tym, że maszyny czy automatyzacja w ogóle pracy wypchnie człowieka z rynku pracy.
No, w tym momencie nie jest to prawda. Specjaliści się wypowiadają, że raczej tak nie będzie, a na pewno nie w najbliższej przyszłości, właśnie dzięki rozwiniętym kompetencjom miękkim. Dlaczego? Oczywiście wszystkie czynności takie powtarzalne i proste zostaną prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości przejęte przez maszyny. Już teraz tak się dzieje na naszych oczach. Ale jako ludzie możemy rozwijać i specjalizować się w zadaniach, których maszyny wykonać na tę chwilę nie mogą, czyli właśnie rozwijać kompetencje miękkie i sprawdzać się w takich zadaniach, które wymagają rozwiniętych kompetencji miękkich, takich jak empatia, takich jak praca w grupie, wypracowywanie kompromisów. I dlatego mówię, że to może być taki nasz atut przy postępie technologii. I ostatnim powodem, dla którego młodzi ludzie powinni rozwijać kompetencje miękkie, chciałabym powiedzieć tutaj o dynamice obecnego rynku pracy. Z automatyzacją, o której mówiłam przed chwilą, związana jest ta dynamika, którą już teraz możemy zaobserwować. Coraz częściej nie mówimy dzisiaj o tym, że ktoś zdobywa dany zawód. Oczywiście są pewne zawody, które kształci się, żeby zdobyć jakiś zawód, zdobywa się i się w nim pracuje, ale coraz częściej mówimy o tak zwanych zestawach kompetencji, czyli pewnych umiejętnościach, które razem wszystkie wrzucone powiedzmy do worka sprawiają, że daną pracę można wykonywać, ale większość z nich to są właśnie kompetencje miękkie, czyli takie kompetencje uniwersalne, które pozwalają nam na przystosowywanie się i wykonywanie bardzo różnorodnych zadań. Automatyzacja pracy sprawia, że pewne zadania już nie są wykonywane przez człowieka. Trzeba się szybko przystosować do tego, trzeba się być może przekwalifikować, zmienić pracę, zmienić zakres zadań. I w tym właśnie te kompetencje uniwersalne pomagają i sprawiają, że możemy daną kompetencję wykorzystać w bardzo wielu klasycznie pojmowanych zawodach. Ja obserwuję też coś takiego, że bardzo wiele osób, które znam, bardzo teraz coraz częściej zmienia pracę. Młodzi ludzie są dużo bardziej mobilni na tym rynku pracy i być może jest to spowodowane tym, że mają te kompetencje miękkie, które są uniwersalne, więc mogą je wykorzystywać na różnych stanowiskach. Być może trudno powiedzieć, co jest przyczyną, a co skutkiem, więc to jest takie trochę samonapędzające się koło, ale w tym momencie można kompetencje twarde przedstawić jako tutaj załączony przeze mnie klucz, który otwiera konkretne drzwi, czyli z daną wiedzą, z danymi jakimiś umiejętnościami, kompetencjami twardymi mogę otworzyć jedne drzwi, natomiast kompetencje miękkie to już będzie taka karta magnetyczna, na przykład właściciela hotelu, który ma tą kartę i może właściwie każde drzwi w budynku otworzyć. Prawdopodobnie nie każde, bo też kompetencje miękkie mają swoje granice, ale na pewno wiele z tych drzwi dzięki temu zostaje otwartych. Skoro już wiemy, jak ważne są kompetencje miękkie, naturalnie nasuwa się myśl, jak je ćwiczyć z młodymi ludźmi. I tutaj chciałabym powiedzieć coś bardzo zdecydowanego być może, ale kompetencji miękkich nie da się nie ćwiczyć. I oczywiście można się zaprzeć, już mówiąc tutaj tak pół żartem, pół serio, można się zaprzeć, że ja akurat nie będę rozwijać swoich kompetencji miękkich, bo tego nie potrzebuję, bo nie chcę, ale w tym momencie paradoksalnie rozwijam pewne kompetencje miękkie, bo już słowność czy podejmowanie autonomicznych decyzji bywa wymieniane na liście kompetencji miękkich, więc de facto zaprzeczając rozwoju kompetencji miękkich, rozwijam te kompetencje miękkie. Dlaczego mówię, że od rozwoju kompetencji miękkich nie ma ucieczki? Kompetencje miękkie rozwijamy właściwie przy każdym zadaniu, które wykonujemy, przy każdej czynności, przy każdym kontakcie z drugim człowiekiem czy pracy w grupie. Podam tutaj taki przykład. Powiedzmy, że uczeń ma następnego dnia, jutro ma sprawdzian i przygotowuje się do tego sprawdzianu. Uczy się oczywiście jakiejś wiedzy teoretycznej czy nawet praktycznej do tego sprawdzianu,
ale jednocześnie planuje, kiedy się nauczy danego tematu, kiedy przeczyta rozdział z podręcznika, kiedy będzie miał chwilę czasu wolnego i wyjdzie na zewnątrz spotkać się z kolegami i koleżankami, a kiedy poświęci ten czas na wykonanie paru ćwiczeń, które przygotują go do sprawdzianu. To już jest rozwijanie kompetencji miękkiej, jaką jest organizacja czasu pracy, czy też planowanie, umiejętność planowania. Inny przykład, taki bardzo życiowy, czyli utrzymywanie domu w czystości. Powiedzmy. Coś bardzo przyziemnego, z czym każdy z nas ma do czynienia, a przynajmniej próbuje utrzymać ten dom w czystości. I tutaj zwykle albo jest to oparte na rozwijaniu kompetencji miękkiej, jak jest planowanie również, ale gdy mieszkamy z innymi osobami, może to być również delegowanie zadań. Bo jak wiadomo, kiedy mamy kilku domowników, warto, żeby ta praca była jakoś podzielona pomiędzy nich porówno. I to też jest sztuka, czasami nie lada sztuka, żeby podzielić się tymi zadaniami w sposób sprawiedliwy, żeby umieć poprosić o pomoc, żeby też tą pomoc komuś przekazać. No dobrze, wiemy już, po co młodym ludziom, i nie tylko właściwie młodym ludziom, są kompetencje miękkie w kontekście rynku pracy. I powiedziałam również, że nie da się ich nie ćwiczyć, że ćwiczymy je właściwie cały czas. W takim razie po co szukać dodatkowych sposobów na ich rozwijanie? Dlaczego warto ćwiczyć kompetencje miękkie z młodymi ludźmi? Tutaj zauważcie, że na poprzednim slajdzie było, nie wiem czy zwróciliście uwagę, taki obrazek człowieka właśnie uciekającego, przekreślony, bo to oznaczało, że od tej nauki rozwoju kompetencji miękkich nie ma ucieczki. Tutaj zauważcie, że te drzwi, które wcześniej służyły ucieczce, potraktowałam jako punkt wyjścia. To znaczy, uczymy się przez całe życie w sposób formalny, czyli w szkole, w jakiejś instytucji. Uczymy się w sposób nieformalny, czyli właściwie przy każdej czynności, jaką wykonujemy, na przykład kiedy rozmawiam z koleżanką na temat jej wyjazdu do Włoch i ona mi nagle opowiada o jakimś miasteczku małym we Włoszech, o którym nigdy nie słyszałam, uczę się tej nazwy, uczę się, że to miasteczko istnieje i być może coś o regionie, o tradycjach. I w sposób pozaformalny, czyli poprzez, to jest taka nauka przez doświadczenie, zwykle ujmowana poza ramami szkoły, ale takie przeżywanie pewnych rzeczy na własnej skórze. I te drzwi, inaczej, edukacja pozaformalna zwykle jest, tak jak powiedziałam, klasyfikowana jako ta edukacja dziejąca się poza szkołą. Ale moim zdaniem warto te drzwi jakoś uchylić i wprowadzić takie ćwiczenia stricte na kompetencje, na rozwój kompetencji miękkich do szkoły. I te ćwiczenia zwykle są oparte na doświadczeniu, czyli nie tyle mówienie o kompetencjach miękkich, nie tyle ćwiczenie ich przy okazji robienia czegoś innego, ale wprowadzenie takich ćwiczeń sfokusowanych na ćwiczenie kompetencji miękkich. Dzięki temu uczniowie nadal będą ćwiczyć kompetencje miękkie, czy młodzi ludzie w ogóle, ale będą to robić w taki znacznie efektywniejszy sposób, bo no to będzie już sama esencja tych kompetencji miękkich i możliwości ich rozwoju. Więc ta metafora drzwi dla mnie pokazuje coś takiego, że no, uważam, że bardzo warto, żeby to, co dzieje się w szkole, przenikało na zewnątrz, poza jej mury, bo oczywiście wszystko to, czego się uczymy, jakoś, miejmy nadzieję, użyjemy w życiu i będzie nam to czemuś służyło, ale i odwrotnie, to, co się dzieje poza szkołą, warto, żeby do szkoły weszło i żeby to połączenie między, powiedzmy, życiem pozaszkolnym i szkolnym, żeby była pomiędzy tym jakaś synergia i współpraca. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że to pytanie nie bez powodu brzmi, jak wspomagać młodych ludzi w tym rozwoju. I tutaj wrócę do metafory, no takiego zobrazowania raczej, przez obrazek dmuchawca, który już się przewijał przy całym zapowiadaniu tego dzisiejszego naszego spotkania. O co mi tutaj chodzi? Oczywiście, wyobraźmy sobie, że prowadzimy młodego człowieka na pole pełne dmuchawców.
Możemy go tam zaprowadzić za rękę, pokazać te dmuchawce, nawet wyjaśnić, że to są dmuchawce i one dzięki temu, że te ich małe elementy odlatują, mogą się rozsiać no, na cały świat, ale możemy nawet zerwać tego dmuchawca i wręczyć uczniowi, czy uczennicy, czy młodemu człowiekowi tego dmuchawca, ale to już do tej osoby należy zdmuchnięcie tego, co mamy, tych nasion. I oczywiście nauczyciel, rodzic, czy inna osoba dorosła może dmuchnąć za tego młodego człowieka, ale to już nie będzie to samo. Jeśli ja zrywam dmuchawca i dmucham, to ja ćwiczę swoje kompetencje miękkie. Natomiast jeśli ja prowadzę młodego człowieka na to pole pełne dmuchawców, wręczam mu nawet tego dmuchawca, ale to do tej młodej osoby należy ostatni ruch, czyli zmuchnięcie, to jest wtedy moment, kiedy no, ten młody człowiek może rzeczywiście te kompetencje rozwinąć. Więc tutaj mówimy przede wszystkim o wspomaganiu młodych ludzi, czyli tworzeniu pewnego środowiska, w którym te kompetencje miękkie fajnie rozwijać i zapewnianiu jakichś narzędzi czy okazji do ich rozwijania. I tutaj, żeby to zobrazować, użyję takiego schematu. Po lewej stronie widzicie osobę biegnącą i to symbolizuje praktykę, czyli właśnie ćwiczenie tych kompetencji miękkich. Dzięki temu, że mamy te ćwiczenia, mamy jakąś podstawę do refleksji. Możemy rozmawiać o tym, że jest coś takiego jak kompetencja miękka, którą możemy określić jako organizacja własnego czasu, czy też kreatywność, że jest to ważne. A dlaczego to jest ważne? Możemy jakby o tym rozmawiać i to prowadzi do wiedzy na ten temat. Natomiast to samo ćwiczenie oparte, które jest podstawą później dla refleksji i samooceny, czyli tej refleksji już nie tyle nad ważnością danej kompetencji, ale nad refleksją na własny temat, na przykład czy w danym ćwiczeniu coś mi się udało, czy może mi się nie udało, jak się czułam robiąc dane ćwiczenie, to prowadzi z kolei do samoświadomości na temat poziomu własnego poziomu kompetencji miękkich, co z kolei tą strzałką z powrotem, którą nazwałam rozwój, to z kolei pozwala właśnie na rozwijanie tych kompetencji miękkich. Bo teraz mam już pewną wiedzę, mam już pewną samoświadomość na własny temat. Jeśli to przetworzę, mogę wrócić do tych ćwiczeń i na przykład je powtórzyć. Albo innym razem spojrzeć jakoś inaczej w ogóle na dany problem. I jak może wyglądać ta praktyka? Żeby ćwiczyć kompetencje miękkie, możemy używać, tak jak powiedziałam, sytuacji życia codziennego. Właściwie wszystko, co się dzieje, jeśli świadomie tegoś przeżyjemy, jeśli na chwilę się zatrzymamy, nawet po najprostszych rzeczach, które się dzieją, może nam to służyć bardzo efektywnie do rozwoju kompetencji miękkich. Mogą to być inne aktywności szkolne. Na przykład organizacja szkolnego festiwalu teatralnego już jest jakimś polem, okazją do rozwoju wielu, wielu kompetencji miękkich. Ale mogą to być również aktywności wprost rozwijające kompetencje miękkie, czyli te, jak już powiedziałam, sfokusowane, ich celem jest stricte rozwinięcie danych kompetencji miękkich. I w tym momencie przejdziemy do tych praktycznych sposobów na ćwiczenie kompetencji miękkich w szkole, ale nie tylko. To jest sedno właściwie dzisiejszego spotkania. Będą to ćwiczenia, powiemy o właśnie ćwiczeniach takich sfokusowanych. W jaki sposób? No teraz chciałabym przedstawić Wam już zapowiadany Padlet zawierający praktyczne sposoby na ćwiczenie kompetencji miękkich w szkole. To jest zrzut ekranu z tego narzędzia. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Padlet, w ogóle bardzo polecam to narzędzie do pracy w grupie, zwłaszcza takiej grupie, jeśli wszyscy użytkownicy mogą jakoś twórczo działać i tworzyć razem no, daną tablicę. Padlet to jest aplikacja internetowa, dzięki której użytkownicy mogą dzielić się zasobami. Powiedzmy, że to jest taka szafka czy wspólna tablica, którą możemy razem tworzyć, dostępna dla osób, które dostaną do niej dostęp, bądź też ogólnodostępna. Więc jest to ten Padlet stworzony przeze mnie i zespół Mapy Karier, to jest no taka tablica z tymi wszystkimi praktycznymi sposobami na ćwiczenie kompetencji miękkich. Na koniec otrzymacie link do tego Padletu, ale to na koniec zachęcam właśnie do pozostania, ale zanim do tego dojdziemy, to wyjaśnię dokładnie, jak to wygląda.
Widzicie tutaj poszczególne takie prostokąty, są kolumny. Każda kolumna przypisana jest danej kompetencji miękkiej i pod nazwą tej kompetencji widnieją ćwiczenia, propozycje aktywności na rozwijanie danej kompetencji. Ten Padlet stworzyłam właśnie na rzecz Mapy Karier z ogromną pomocą Klaudii Stano, z którą pracujemy razem w zespole Mapy Karier. I co w nim się znajduje? Są to 63 ćwiczenia w tym momencie, ale jak mówię, Padlet prawdopodobnie będzie się rozrastał, na 32 kompetencje miękkie. Są to ćwiczenia, krótkie aktywności, czasami całe scenariusze lekcji, czasami takie aktywności, które zajmują może dłuższy okres, ponieważ wymagają pewnego powtarzania, ale wszystkie ćwiczą różne kompetencje miękkie. W tym Padlecie zgromadziłam ćwiczenia i aktywności, przede wszystkim, które sama przeżyłam kiedyś jako uczestniczka. Uczestniczka warsztatów i szkoleń edukacji pozaformalnej, więc no tutaj z mojej strony jest takie bardzo dużo zapału ze strony uczestniczki takich ćwiczeń i zapamiętałam te ćwiczenia jako jakieś wartościowe, ciekawe i chciałabym się nimi podzielić z innymi. Później te ćwiczenia wielokrotnie wypróbowywałam i wykorzystywałam, prowadząc zajęcia z młodzieżą i warsztaty z edukatorami, więc również ten zapał taki z drugiej strony osoby prowadzącej i wykorzystującej te ćwiczenia starałam się wlać do tego Padletu. I wszystkie te ćwiczenia pochodzą z bardzo różnych źródeł. Zawsze starałam się zamieścić, skąd dane ćwiczenie jest zaczerpnięte albo skąd pochodzi inspiracja na daną aktywność. Niektóre są wymyślone albo zaadoptowane przeze mnie, ale jak mówię, wszystkie wypróbowane, wszystkie przeżyte, że tak powiem, na własnej skórze. I jest, tak jak powiedziałam, 63 te ćwiczenia. Dziś wieczorem chciałabym Wam przybliżyć kilka z nich. Wybrałam, to nie są takie najlepsze z najlepszych, oczywiście, ponieważ wszystkie są moim zdaniem najlepsze, albo to bardzo zależy od tego, z kim, na kogo dane ćwiczenie trafi. Wyjaśniam. Chodzi o to, że z mojego doświadczenia wynika, że każde z tych ćwiczeń jest oparte na doświadczeniu, jak powiedziałam, ale każde z tych ćwiczeń przez to lub dzięki temu może być bardzo różnie odebrane przez daną osobę, daną grupę. Ja wybrałam takie moje ulubione, być może dla Was inne będą ulubione, dlatego zachęcam naprawdę na koniec do eksploracji Padleta i wypróbowania wszystkiego na grupach, z którymi pracujecie, albo nawet na Was samych. Pierwszym ćwiczeniem, które chciałabym zaprezentować, jest ćwiczenie o nazwie Krok naprzód. Być może niektórzy z Was już o tym ćwiczeniu słyszeli, bo jest to taka aktywność dosyć znana. Pochodzi z takiej publikacji Kompas, która jest przeznaczona na ćwiczenia z młodzieżą na temat praw człowieka w ogóle, ale ja trochę inaczej ją potraktowałam, to znaczy w innym charakterze wykorzystywana jest, zaproponowana jest w Padlecie mapy karier. Ja to ćwiczenie przeprowadziłam wielokrotnie i też sama przeżyłam wielokrotnie i muszę powiedzieć, że za każdym razem to było unikalne doświadczenie, zarówno ze strony uczestniczki, jak i ze strony prowadzącej, ponieważ opiera się ono bardzo na tym, z jaką grupą mamy do czynienia. W tym ćwiczeniu, zaraz do tego przejdę, w tym ćwiczeniu chodzi o to, że najpierw mamy, no, pracujemy w grupie. Uczestnicy zajęć ustawiają się w linii, tak jakby do linii startu, ponieważ jest to coś takiego, że jakby, żeby podążać za tym, jak będę wyjaśniać przebieg tego ćwiczenia, warto sobie myśleć o tym jako o wyścigu. Więc uczestnicy ustawiają się w linii do startu i losują pewną tożsamość, pewną rolę, którą przybierają na czas tego ćwiczenia. W Padlecie macie też karty takie do wydrukowania w PDF-ie. Ja tutaj mam ze sobą coś takiego. Tu widzicie, mam te role do wycięcia i już je pokazuję, kilka z nich, ale jest ich znacznie więcej.
to są takie role życiowe, pewne profile postaci, powiedziałabym, mających różne problemy lub mających różne przywileje w życiu, które spotyka, które otacza bardzo różna rzeczywistość tak naprawdę. No możecie tutaj zobaczyć przykład. Jesteś córką dyrektora miejscowego banku, studiujesz ekonomię. To jest opis pierwszej roli. Inna rola to jest na przykład jesteś 19-letnim synem rolnika, mieszkasz w mojej wiosce w górach. Więc jak widzimy, są to bardzo skrótowe profile danej tożsamości, nie dające bardzo wielu szczegółów, ale dające dużo do wyobraźni. Uczestnicy zajęć losują swoją rolę, nie pokazują ją innym, zapoznają się dokładnie z opisem swojej roli i starają się wczuć jak najlepiej w daną postać. Żeby, taka moja rada, żeby ułatwić młodym ludziom wczucie się w swoją nową tożsamość, bo właściwie przez cały proces przeprowadzania tych zajęć oni muszą jakby myśleć tak, jak myśli ich nowa tożsamość, a nie tak, jak oni sami, warto zadbać o taką, powiedzmy, relaksującą, trochę refleksyjną atmosferę. Warto przeprowadzić to ćwiczenie w ciszy i skupieniu, być może na czas wczuwania się w daną postać. Możecie zadać jakieś takie pytania pomocnicze, które też możecie zaczerpnąć z Padletu, z opisu ćwiczenia. Na przykład, kim chciałbyś zostać w przyszłości? Jak wygląda twoja codzienność? O której rano wstajesz? Czy pracujesz? A jeśli tak, to gdzie? Gdzie spotykasz się ze znajomymi? O czym marzysz? Czym poruszasz się po mieście lub po terenie swojego zamieszkania? To są takie pytania, które, dzięki którym młodzi ludzie może jakoś lepiej wyobrażą sobie, że za tym jednym zdaniem, które na przykład brzmi, jesteś 24-letnim uchodźcą z Afganistanu, stoi coś więcej. I jakby już są przygotowani, żeby wyobrazić sobie, jak wygląda życie danej postaci. Następnie uczniowie stoją w tym rzędzie, już wczuli się w swoje role i prowadzący zajęcie lub prowadząca zajęcia odczytuje po kolei w takim, powiedzmy, wolnym tempie, żeby każdy mógł sobie przetworzyć dane stwierdzenie, pewne stwierdzenia, których też jest cała lista. Tutaj zamieściłam tylko kilka przykładów. I na każde z tych twierdzeń młodzi ludzie odpowiadają sobie w myślach tak lub nie. Jeśli odpowiedź brzmi tak, robią krok do przodu. Jeśli odpowiedź brzmi nie, stoją w miejscu. Więc na przykład możesz zaprosić przyjaciół na kolację w domu. Jeśli uważam, że moja postać odpowiedziałaby twierdząco na dane pytanie, robię krok do przodu. I na tym polega to ćwiczenie. Uczniowie czy młodzi ludzie, uczestnicy zajęć robią ten krok do przodu, bądź stoją w miejscu, przy następnym zdaniu być może robią krok do przodu i tak dalej, i tak dalej. Po przeczytaniu wszystkich stwierdzeń jest moment na chwilę refleksji. I to już można przeprowadzić bardzo różnie. Ja lubię to robić w ten sposób, że wszyscy uczestnicy na chwilę zatrzymują się tam, gdzie skończyli ten, w cudzysłowie, wyścig i rozglądają się dookoła, żeby zobaczyć, gdzie są inni w tym wyścigu. Czy może zostali bardzo z tyłu, a może są przed nimi, gdzie właściwie jest meta w tym wyścigu i jak duże są między nimi różnice. Polecam przed taką dyskusją na temat tego ćwiczenia na sam koniec pozwolić uczestnikom wyjść ze swojej roli i to już można robić poprzez, nie wiem, zrobienie kilku podskoków albo strząśnięcia ramion czy w ogóle całego ciała, żeby tak się trochę rozluźnić, bo czasami niektóre z tych tematów są dosyć poważne i mogą naprawdę oddziaływać na wyobraźnię. I następnie oczywiście to ćwiczenie warto, a nawet trzeba moim zdaniem, zamknąć jakąś taką dyskusją na temat tego, co razem przeżyliśmy. Ja to ćwiczenie tutaj wykorzystuję jako ćwiczenie na rozwijanie takiej kompetencji miękkiej, jaką jest empatia, czyli umiejętność wczuwania się w drugiego człowieka, umiejętność wczuwania się w jakąś inną sytuację życiową, w inną problematykę. Ciekawe bardzo jest taki aspekt, jeśli byście przeprowadzali to ćwiczenie, porozmawiać o tym, jak bardzo różnie wczuwamy się w właściwie te same warunki. Tutaj taki wariant, że tak powiem, pro tego ćwiczenia to jest na przykład rozdać
tylko kilka z tych ról, tak żeby one się powtarzały w ramach jednej grupy i na koniec sprawdzić, czy wszystkie te same postaci skończyły wyścig w tym samym miejscu. To znaczy, być może ktoś inaczej zinterpretował to, że ktoś, że jego postać mieszka na wsi. Być może uznał, że nie będzie to dla niego przeszkodą w pójściu na studia, które sobie wymarzył, a być może inna osoba uznała, że właśnie tak będzie, że będzie to trudność. Więc to jest też ciekawy aspekt tego ćwiczenia i porozmawiać i o empatii w ogóle, i o empatii, jak bardzo różnie ją wszyscy pojmujemy i jak bardzo różnie wczuwamy się w sytuacje innych. Więc to jest pierwsze z takich ćwiczeń, które chciałabym naprawdę zareklamować. Naprawdę bardzo znane i bardzo chwalone, no nie tylko przeze mnie, ale i przez innych. Drugie ćwiczenie to nazwałam Cytryna jedyna w swoim rodzaju. Też kilkakrotnie już przeprowadzałam to ćwiczenie, no zawsze się sprawdza i daje dużo radości. Do niego potrzebujemy tyle cytryn, ile mamy uczestników zajęć. Mogą to być oczywiście inne owoce, ale fajnie to jest, wychodzi z cytrynami, bo cytryna naprawdę ma taki swój, no nie wiem, ma coś w sobie, że najlepiej się sprawdza w tej aktywności. Na początku tego ćwiczenia działamy bez cytryn i robimy pewną burzę mózgów. Czyli uczestnicy zajęć wymyślają, jakie cechy ma cytryna. Więc nie wiem, jakie cechy ma cytryna, nie wiem, co wam przychodzi pierwsze do głowy, ale zazwyczaj w większości grup, w większości ludzi nasuwa się samo przez się, że są to cechy takie, jak tu się widzę właśnie pojawia, kwaśna, i to zamieściłam też u siebie, kwaśna, twarda, okrągła, żółta, możemy wymieniać różne cechy, ale są to pewne cechy, które prawie każdy przypisałby takiej standardowej cytrynie, takiemu archetypowi cytryny. Więc to jest pierwszy etap tego ćwiczenia. Następnie każdy z uczestników otrzymuje cytrynę. Możemy ją losować, nie wiem, ze skrzynki czy z worka i każdy ma tą swoją cytrynę i ma teraz moment, takie, nie wiem, 5-10 minut, żeby zapoznać się ze swoją cytryną, żeby obejrzeć ją z każdej strony, powąchać, dotknąć, posłuchać, przyjrzeć się każdej po prostu plamce na niej i zastanowić się, co sprawia, że ta cytryna jest inna niż wszystkie. To znaczy, co sprawia, że jest jedyna w swoim rodzaju, tak jak mówi ćwiczenie. I uczniowie mają na to chwilę czasu, po czym padają takie stwierdzenia, jak właśnie, że moja cytryna ma czarną plamkę na czubku, albo że wcale nie jest żółta. Żółta to jest zbyt oględne stwierdzenie, że jest ciepło żółta. Albo że ma kształt jajka, że wcale nie jest okrągła, albo że ma jakąś nierówność z którejś strony. I wtedy, jak już uczestnicy zajęć stwierdzą, że tak, to jest moja jedyna w swoim rodzaju cytryna i być może ona jest żółta, okrągła, twarda i kwaśna, ale ma tą swoją plamkę, następuje kolejny etap tego ćwiczenia, czyli wrzucenie wszystkich cytryn do jednego worka czy skrzynki, skąd je wzięliśmy. Więc pozbywamy się tej swojej jedynej w swoim rodzaju cytryny. Po czym zadaniem uczestników jest, nie wiem czy się domyślacie, odnaleźć swoją cytrynę. I w tym momencie zazwyczaj, zwłaszcza jeśli robimy to trochę z młodszymi uczestnikami, to jest dużo zabawy i takiej powiedzmy pozytywnej walki, żeby odnaleźć tą swoją cytrynę. I nie wiem czy też się spodziewacie czy nie, ale zazwyczaj prawie że za pierwszym razem każdy doskonale wie, która cytryna jest jego. Bo ta jedna czarna plamka na czubku jest tak charakterystyczna, że udaje się wszystkim odnaleźć swoją cytrynę. Tutaj to ćwiczenie jest w padlecie przedstawione jako ćwiczenie na kompetencję miękką umiejętność obserwacji, takiej dokładnej obserwacji otoczenia, przedmiotów, ludzi. Często pojawia się ono w kontekście mówienia o uprzedzeniach i stereotypach, czyli wrzucania wszystkich wszystkiego do jednego worka, co nie zawsze jest czymś pozytywnym, czasami jest czymś pozytywnym oczywiście, ale znaczy nie jeśli chodzi o uprzedzenia, ale różnie to bywa. Ale właśnie dzięki temu młodzi ludzie mogą zrozumieć albo też tak przekonać się na własnej skórze, jak czasami obserwujemy w taki bardzo powierzchowny sposób otoczenie czy to, co się dzieje wokół nas. A wszystko to dzięki cytrynom. Kolejne ćwiczenie
to kosmiczna zamiana miejsc. Jest to ćwiczenie, które warto połączyć z w ogóle rozmowami o zawodach przyszłości, które też fajnie są opisane na mapie karier. Jest ono w sumie bardzo proste. Też w Padlecie, tutaj też sobie wydrukowałam, mamy takie opisy stylizowane na klasycznych, prawdziwych ogłoszeniach o pracę, które możemy znaleźć w internecie na popularnych portalach z ogłoszeniami o pracę, ale to są takie zawody dosyć na dzisiejsze czasy jeszcze niespotykane. Tutaj dałam przykład specjalista do spraw sprzedaży pyłu kosmicznego. Czemu tak jest? Żeby jakoś uczestników zajęć, żeby oni się nie skupiali tak bardzo na tym, jaki to jest zawód, ale żeby bardziej się skupiali na umiejętności odczytania ogłoszenia o pracę, które właściwie wygląda zwykle w sposób powtarzalny i wykonaniu pewnego zadania, o którym właśnie powiem teraz, na czym to polega. Więc uczniowie czy uczestnicy zajęć pracują w parach, dobierają się w pary lub w pary są podzieleni i każda para losuje dane ogłoszenie. Jest moment na zapoznanie się z tym ogłoszeniem i jedna osoba z pary jest kandydatem na to stanowisko, więc na przykład tutaj jedna osoba jest kandydatem, żeby zdobyć pracę na stanowisku specjalisty do spraw sprzedaży pyłu kosmicznego, natomiast druga osoba jest pracodawcą, który tej osoby szuka. Uczestnicy zajęć mają tak, myślę, około, warto im dać 10 minut na przygotowanie się do takiej prawdziwej rozmowy rekrutacyjnej. Pracodawca ma za zadanie przygotować pytania, które chciałby zadać kandydatowi czy kandydatce. Być może o jego doświadczenie, być może o coś więcej niż jest w ogłoszeniu. Natomiast kandydat czy kandydatka przygotowuje się jakby z tego, jak opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Tutaj puszczamy wodze wyobraźni i zastanawiamy się na ten temat, jakby jak zaprezentować się podczas tego spotkania, rozmowy o pracę. Wszystko działa, uczniowie czy uczestnicy przygotowują się do tego, do tej rozmowy kwalifikacyjnej. Fajnie zadbać o taką atmosferę w klasie czy w sali, gdzie prowadzicie te zajęcia, która daje no, trochę też do wyobraźni, czyli nie wiem, zaaranżować stolik i dwa krzesła, żeby jakiś ten kontekst rozmowy o pracę był jeszcze lepszy. Uczestnicy siadają na swoich krzesłach, pracodawca po jednej stronie, kandydat po drugiej i w tym momencie prowadzący zajęcia ogłasza, że tak naprawdę nastąpiła kosmiczna zamiana miejsc. I kandydat staje się pracodawcą, natomiast pracodawca kandydatem. I nie ma już czasu na przygotowania, ale uczestnicy po prostu odgrywają swoją rolę i muszą jakoś wykorzystać to, jak się przygotowali do tego zadania, które de facto okazało się zadaniem trochę innym. Jest to bardzo fajne ćwiczenie na rozwijanie adaptacji do nowych warunków i elastyczności. Kompetencja miękka bardzo, bardzo istotna i czasami bardzo trudna. W taki bezpieczny sposób, bo ważne jest to, żeby no, młodych ludzi nie zastraszyć, tak? Nie chodzi o to, żeby ich jakoś postawić w sytuacji stresującej, ale tutaj dzięki temu, że przygotowywali się co prawda do innej roli, ale w tym samym kontekście, jakby temat danego stanowiska cały czas pozostaje ten sam, więc mogą wykorzystać to, z czego się przygotowali, ale trochę w inny sposób, więc ćwiczą tą adaptację do nowych warunków, jakoś muszą się przystosować i być elastycznym do tego, czego się właściwie od nich wymaga. Bardzo polecam to ćwiczenie i właśnie też porozmawianie w tym kontekście o zawodach przyszłości i jakichś takich kosmicznych aspektach pracy, która być może nadejdzie za jakiś czas. Kolejne ćwiczenie nazywa się 10 projektów na życie. I to jest dla mnie osobiście aktywność bardzo ważna, ponieważ tutaj z kolei ją wybrałam, bo jest, myślę, dosyć skomplikowana, może się wydawać na początku, więc stwierdziłam, że warto ją tak przejść z wami tutaj. A też pamiętam, że kiedy zrobiłam ją po raz pierwszy jako uczestniczka szkolenia, to w pewnym sensie
ta aktywność zmieniła moje myślenie w ogóle o planowaniu, o marzeniu. Wykonanie tego ćwiczenia pchnęło mnie do realizacji wielu rzeczy, z czego jestem bardzo zadowolona, więc był to taki naprawdę coś, co wywarło jakiś wpływ taki faktyczny na moje życie, nie tylko na kompetencje miękkie. Kilka. Na czym polega to ćwiczenie? Uczestnicy dostają kartki, być może możecie wykorzystać też na Padlecie już gotowy taką tabelkę, którą się po prostu wypełnia. I na początku to ta aktywność jest bardzo prosta. Każdy indywidualnie zastanawia się nad tym, co chciałby osiągnąć w życiu, czego by chciał od życia, czego by chciał od siebie, czyli wymienia minimum 10, najlepiej tak około 10, żeby nie było za dużo, ale też żeby nie było mniej, projektów na życie. Nie zastanawiam się na razie nad tymi innymi tutaj polami w tej tabelce, na razie po prostu taka indywidualna burza mózgów, jeśli można tak powiedzieć, na temat tego, jakie są moje projekty na życie. I tutaj, żeby pomóc uczestnikom zajęć, warto też zadbać o jakąś taką atmosferę spokoju i zadać im jakieś pytania pomocnicze, które być może naprowadzą ich na takie myślenie coraz mniej szablonowe na temat tego, jakie te projekty na życie mogą być, bo też nie każdy musi od razu z rękawa sypać 10 projektami na życie. Więc można im zadać takie pytanie jak kim chcesz być w przyszłości? Czy czego chcesz się nauczyć? Gdzie chciałbyś pojechać? Kogo chciałbyś spotkać? Jak widzisz siebie za 10 lat? To są takie pytania o przyszłość, o planowanie, o marzenia, które być może sprawią, że komuś się odblokuje jakaś tam szufladka w głowie i pomyśli, aha, ja jednak też chcę gdzieś tam pojechać. Albo chciałbym zostać kimś tam w życiu, więc to może jakoś naprowadzić. I kiedy już wszyscy mamy te 10 projektów na życie, zaczynamy nadawać im punkty w konkretnych kategoriach i przejdziemy to teraz razem na moim przykładzie, żeby było łatwo i tak bardzo namacalnie, to dzięki temu mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. Więc ja tutaj zamieściłam 3, żeby już nie czytać 10 powiedzmy projektów, ale mamy takie moje 3 projekty na życie. Pierwsze, nauczyć się świetnie języka hiszpańskiego. Drugie, pojechać do Maroka. I trzecie, czytać więcej. To są takie 3 rzeczy, które przyszły mi do głowy, które chciałabym jakoś w swoje życie wprowadzić. I zastanawiam się teraz nad pierwszym pytaniem. Jak bardzo o tym marzę? Jak bardzo tego chcę? I nadaję punkty. Im więcej punktów, tym większa wartość, tym bardziej jakby na tak odpowiada na dane pytanie. Więc, co widzimy tutaj? Dałam 3 punkty kategorii nauczyć się świetnie hiszpańskiego, bo naprawdę mi na tym zależy. Naprawdę to jest coś, co mnie teraz interesuje i bardzo bym chciała to osiągnąć. Tutaj widzę, ktoś pisze, przypomina Smart Goals. Tak, ale to powiedziałabym jest wyjście do Smart Goals. Ale tak, następnie pojechać do Maroka, dałam punkty 2, bo też chcę to zrobić, ale już może mniej niż nauczyć się hiszpańskiego. I wreszcie czytać więcej. No, chcę to osiągnąć, ale już w porównaniu z innymi to tak mniej, więc no, 1 punkt. Następna kategoria, jak bardzo jest to realne. Co to znaczy? 3 punkty dla nauczyć się języka hiszpańskiego, świetnie, ponieważ stwierdziłam, że tak, jest to realne, po prostu muszę zacząć się uczyć albo kontynuować to, jak się uczę teraz, albo jeszcze lepiej się uczyć niż teraz, i to osiągnę. Po prostu jest to w zasięgu moich możliwości. Następnie, czytać więcej, 2 punkty. Tak, jest to realne, ale mam mało czasu na to. Wiem, jak wychodzi, że często sobie mówię, o, dzisiaj przeczytam coś wieczorem, a potem, nie wiem, rozmawiam z kimś albo idę na spacer. Więc też znam siebie i wiem, jak realnie to mi wychodzi. I ostatnie, pojechać do Maroko. No, 1 punkt. W czasach utrudnionych podróży i zawieszanych ciągle lotów, no być może jest to w tym momencie trochę trudniejsze. Więc myślimy o takim aspekcie, jak to jest realne w tym momencie. Tak, tutaj też odpowiadam na pytanie z czatu. Tutaj ja daję punkty od 1 do 3, bo mam 3 projekty. Normalnie robimy od 1 do 10.
Następną kategorią jest odpowiedź na pytanie, jak szybko muszę działać, żeby osiągnąć ten cel. Czyli jak szybko muszę się zabrać do pracy teraz, dzisiaj, być może jutro, a może za tydzień, ale nie za 10 lat, żeby ten cel osiągnąć. I też stwierdziłam, że 3 punkty dam językowi hiszpańskiemu, ponieważ mam ile lat mam i w tym momencie, że tak powiem, mój mózg jest naprawdę dobrze przystosowany, żeby tego języka się uczyć. Albo mam motywację, żeby to robić. Albo mam czas też, żeby to robić. I właściwie teraz jest moment, kiedy powinnam się do tego zabrać. Czytać więcej, 1 punkt, bo to jest coś, co mogę zrobić kiedyś, mogę zrobić teraz. Też jakoś mi na tym aż tak bardzo nie zależy, więc dałam tylko 1 punkt. I pojechać do Maroka, plus, minus, 2 punkty, coś tak po środku, bo z jednej strony no nie mogę teraz działać, nie mogę kupić tego lotu, bo być może zaraz wszystko będzie zamknięte, ale z drugiej strony może mogę sobie poczytać o Maroku, może mogę właściwie zastanowić się, gdzie konkretnie chciałabym pojechać, a nie, że do całego Maroku, tylko do jakiego miasta czy do jakiego regionu. I ostatnią kategorią jest, jak szybko mogę osiągnąć ten cel. Tutaj 3 punkty zdobywa czytać więcej, ponieważ po prostu mogę czytać więcej. To nie jest coś, nad czym muszę pracować. Wystarczy, że wezmę książkę czy gazetę i zacznę czytać. Następnie nauczyć się świetnie języka hiszpańskiego. Dałam punktu 2, bo wierzę w to, że mogę szybko to opanować, ale jednocześnie wiem, że wymaga to trochę wysiłku i czasu na powtarzanie tego, na opanowywanie. I ostatnie, pojechać do Maroka. Sytuacja związana z pandemią jest jaka jest, więc w tym momencie tego celu osiągnąć raczej nie mogę, a jeśli mogę, to z jakimiś trudnościami. I ostatnim etapem jest oczywiście zsumowanie tego. I teraz tak, to ćwiczenie jest takim ćwiczeniem bardzo zindywidualizowanym i bardzo różnie traktowanym przez każdego z nas. Nie mam przepisu dokładnie, jak przeprowadzić refleksję na ten temat, bo po tym, jak zrobimy już tą listę, po tym, jak zsumujemy te punkty, trzeba o tym porozmawiać. Możemy to zrobić w parach, żeby było niektórym łatwiej. Możemy to zrobić na forum, możemy to zrobić na podstawie jakiejś indywidualnej refleksji, którą uczestnicy zajęć spiszą i zastanowią się na ten temat, co właściwie widzą z tej tabelki. A tutaj można widzieć bardzo różne rzeczy. Co można tu widzieć? Można widzieć to, że na przykład nauczyć się świetnie języka hiszpańskiego dostało 11 punktów. Co to znaczy? No, że w bardzo wielu kategoriach, znaczy w 4 kategoriach uzyskało stosunkowo wysoki wynik, a w 3 nawet najwyższy. Być może jest to coś, co jest rzeczywiście najważniejsze w tym moim życiu, w tym momencie, a jednocześnie jest realne. Może powinnam więcej wysiłków to włożyć. Jednocześnie czytać więcej. No z jednej strony widzę, że tak nie do końca mi na tym aż tak bardzo zależy, ale jest to bardzo realne. To dlaczego miałabym tego nie zrobić? To są takie wnioski, które uczestnicy zajęć trochę w sposób indywidualny wysnuwają z tego ćwiczenia, z całego procesu i warto o tym porozmawiać. W Padlecie znajdziecie pytania pomocnicze, takie do refleksji i tak zwanego debriefingu na temat przebiegu tych zajęć na koniec. I to ćwiczenie ja przyporządkowałam jako aktywność ćwicząca gotowość do nauki i rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że jest ono oparte na autorefleksji na temat tego, co chcemy osiągnąć. Bo to mówimy o projektach, czyli o rzeczach, które chcielibyśmy jakoś, żeby zadziały się w naszym życiu. Często są to rzeczy, których chcemy się nauczyć, często są to rzeczy, które chcemy jakoś opanować, więc dzięki tej aktywności możemy zobaczyć, że rzeczywiście mamy jakieś pole, żeby to zrobić, mamy nawet narzędzia, żeby to zrobić, być może mamy mniej czasu, być może mamy mniej motywacji. Jest taka klasyfikacja własnych marzeń i planów. I tutaj ktoś wspomniał SMART goals, czyli takie cele SMART, o których się czasami tak mówi, czyli technika stawiania sobie celów w bardzo konkretny sposób.
można wykorzystać to ćwiczenie jako punkt wyjścia i po tych 10 projektach na życie zastanowić się, dobrze, mam teraz te top 3 projekty na życie, jak je osiągnę. Czyli nie tyle zastanawiam się na temat tego, jak bardzo one są ważne, jak bardzo one są realne, ale rzeczywiście jak teraz zabiorę się do tego tak już praktycznie. To polecam. No jak mówię, na mnie to ćwiczenie zrobiło duże wrażenie, mimo że może się wydawać takie mechaniczne, może się wydawać może i nużące nawet przy tych 10 projektach, ale wynik daje wiele do myślenia. I ostatnim z dzisiejszych ćwiczeń, które chciałabym zaprezentować, są tak zwane słoiki kompetencji. Jest to takie ćwiczenie bardzo proste, oparte na trochę wizualizacji postępu, procesu nauki, zdobywania kompetencji i taka analiza tego postępu na własny temat. Do tego ćwiczenia potrzebne są słoiki dla każdego uczestnika oraz coś, co do tych słoików można włożyć. Co można włożyć do tych słoików? Można tam, może to być ryż, może to być piasek, ale ważne, żeby to było coś w trzech kolorach, czyli na przykład można zabarwić ryż na trzy kolory, na przykład żółty, niebieski i czerwony, albo piasek też zabarwiony na trzy kolory. Jeśli nie macie możliwości zabarwić danego jakiegoś materiału, możecie wykorzystać, nie wiem, trzy rodzaje kaszy, albo ryż, kaszę i piasek. To jakby, żeby to były trzy sypkie materiały, sypkie jakieś produkty, które da się odróżnić jedno od drugiego. Każdy uczestnik otrzymuje swój słoik, pusty, czysty, też mam nadzieję, i żeby jakoś odróżnić może słoik od innych, fajnie zrobić jeszcze na początku taki wstęp do tego ćwiczenia, czyli dekorację tych słoików, podpisać je swoim imieniem, swoim pseudonimem, jakoś je ozdobić, żeby potem tak jak z cytryną słoik stał się słoikiem jedynym w swoim rodzaju, żeby ten słoik był moim słoikiem i potem żebym wiedziała, który z nich jest mój. Bo to ćwiczenie ja proponowałabym albo jako jednorazowa aktywność po wykonaniu czegoś, jakiegoś zadania, na przykład jakiejś wspólnej aktywności w szkole, albo coś, co trwa dłuższy czas. Możecie na przykład mieć swoje słoiki i trzymać je w pokoju, jeśli robicie to w domu. Możecie mieć swoje słoiki i trzymać je w klasie, mieć swoją specjalną półkę, na której każdy ma swój słoik i wszyscy też te słoiki mogą widzieć. I co jakiś czas coś z nimi robicie. A co z nimi robicie? Wypełniacie je. Wypełniacie je bardzo różnymi rzeczami, wypełniacie je wiedzą, umiejętnościami i nowymi postawami. W jaki sposób? Wyobraźmy sobie na przykład, że w szkole przeprowadzamy zajęcia z robienia zielnika. I teraz tak, uczniowie przygotowują te zielniki, pracują w grupie. No i na sam koniec, jak już te zielniki są piękne i można je podziwiać i czytać i oglądać rośliny, warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, co właściwie się wydarzyło. Ale nie chodzi mi o to, że powstały zielniki, tylko jak wyglądał proces powstawania tych zielników. Więc każdy uczestnik, każdy uczeń bierze swój słoik i zastanawia się, jaką nową wiedzę zdobył z tego ćwiczenia, czy z tej lekcji. Jakie nowe umiejętności zdobył i jaką nową postawę przyjął. Jest to moment takiej refleksji, można zadawać pytania pomocnicze, też naprowadzające uczniów do jakiejś refleksji. I potem jest ten moment wrzucania do tego słoika no, reprezentacji takiej wizualnej, fizycznej tego, czego się nauczyliśmy, co rozwinęliśmy. Na przykład, jaką nową wiedzę zdobyłam robiąc zielnik? No teraz już znam rośliny, które są wokół mnie, znam ich nazwy, więc to jest moja nowa wiedza z tej dziedziny. Myślę sobie, jak dużo się nauczyłam i tyle, jak mi się wydaje, wrzucam niebieskiego piasku, jeśli mamy akurat piasek.
Więc wrzucam tego niebieskiego piasku. Być może jest to jedna łyżeczka, być może są to trzy. To tak już indywidualnie każdy ocenia, jak ta wiedza się rozwinęła. Następnie myślę sobie, a jakie umiejętności nowe zdobyłam wykonując ten zielnik? No umiem na przykład rozpoznawać już pewne rośliny po ich kształcie liścia. To jest moja nowa umiejętność. Teraz jak już pójdę na łąkę czy do parku, to będę wiedziała, że to jest na przykład jakaś tam roślina, bo znam ten liść, już umiem je rozpoznawać. To jest moja nowa umiejętność. I znowu wrzucam trochę żółtego piasku do tego ćwiczenia, do tego słoika i jakoś reprezentuję wizualnie poziom tych umiejętności, które rozwinęłam w trakcie tej lekcji. I na koniec postawa, czasem to jest najtrudniejsze dla młodych ludzi, żeby zrozumieć właściwie o co w tym chodzi. I tutaj warto myśleć tak nieszablonowo, bo lekcja o tym, o robieniu zielnika niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie o robieniu zielnika. Na przykład jeśli uczniowie robią ten zielnik w parach albo jeśli działają w grupie, to nie tylko uczą się o tym, jak wyglądają rośliny, nie tylko uczą się o tym, jak dany liść, jak dzięki danemu kształtowi liścia można rozpoznać dany gatunek, ale na przykład rozwijają kompetencje z pracy w grupie. Więc być może moją nową postawą, którą nabyłam dzięki tej lekcji, jest to, że czuję się tak lepiej w pracy w grupie. Zauważyłam, że łatwiej mi przychodzi komunikacja z kolegami i koleżankami i dzięki temu jakby chętniej na przyszłość będę z nimi pracować. Moja postawa wobec pracy w grupie się zmieniła. Wcześniej może byłam nieśmiała i tak nie lubiłam, kiedy na zajęciach pracowaliśmy nie indywidualnie, a teraz widzę, jak fajnie to wyszło i następnym razem już trochę inaczej podejdę do tego, jak nauczyciel czy nauczycielka powie, a teraz właśnie dobieramy się w pary i działamy razem. Więc to jest taki taki moment refleksji na temat tego, czego się uczymy. Tak jak powiedziałam, można to wykorzystać na dłuższy okres, to znaczy mieć tą swoją półkę ze słoikiem i wypełniać ją. I wtedy będziemy już mieć w pewnym momencie niebieskie, żółte, czerwone, niebieskie, żółte, czerwone. Być może któregoś dnia w ogóle nie będzie nic żółtego, bo akurat będziemy rozwijać tylko wiedzę i postawę i to też nie ma nic w tym złego. Ale to, co jest takie ważne w tym ćwiczeniu, to rzeczywiście widzieć, jak ten słoik się wypełnia i też różnymi rzeczami. Dzięki tym trzem kolorom, tak jak powiedziałam, no to nie jest nic złego, jeśli akurat danego dnia lub po danym ćwiczeniu nie używamy jakiejś tam, nie zdobywamy nowej wiedzy, ale jeśli przez dłuższy czas widzimy, że tam niebieskiego to za wiele nie ma, to też jest moment, żeby się zastanowić, kurczę, może jednak chciałabym więcej się czegoś nauczyć, tak z wiedzy, a nie tylko rozwijać umiejętności, więc też fajnie, jeśli to jest jakoś tak zobrazowane. I tutaj muszę powiedzieć też, że ta aktywność wydaje się bardzo prosta, a dzięki temu sprawdza się zarówno z młodszymi uczniami, jak i tymi starszymi. Z tymi młodszymi oczywiście polecam więcej czasu poświęcić na udekorowanie tych słoików i w ogóle zabawę na ten temat, natomiast ze starszymi już można to połączyć z jakąś taką głębszą refleksją na temat w ogóle procesu uczenia się i tego, czego chcemy się uczyć, i jak możemy to zrobić, i że te trzy komponenty kompetencji tak naprawdę, czyli wiedza, umiejętności i postawa, tam są i warto, żeby były też jakoś zbilansowane, żeby się rozwijać w sposób optymalny. No i jak mówię, to jest typowe ćwiczenie na znajomość samego siebie i autorefleksji i myślenie na temat procesu nabywania wiedzy, umiejętności i nowych postaw. Ćwiczenie bardzo proste, a w Padlecie znajdziecie też inne na ten temat. Także bardzo też polecam. Jeszcze wrócimy dzisiaj do tego ćwiczenia, dam taki spoiler, ale to za chwilę. No i już przedstawiłam wam przykładowe ćwiczenia z Padletu. Tak jak mówię, jest ich znacznie więcej. Widzieliście 63 ćwiczenia i one są bardzo różnorodne. Tutaj też przeszliśmy taką trochę gamę ćwiczeń może bardziej ruchowych, bardziej wykorzystujących jakieś materiały, bardziej opartych na autorefleksji.
jedno było bardziej związane z typowo rynkiem pracy, ale jednocześnie rozwijały kompetencje miękkie, inne rozwijały kompetencje miękkie, raczej tego rynku pracy tam nie było, ale wiadomo, że jakoś to też zawsze można połączyć, na przykład na zajęciach z doradztwa zawodowego, na rozwijanie tych kompetencji miękkich, ale no jak mówię, w Padlecie są bardzo zróżnicowane ćwiczenia. I teraz, zanim do tego Padletu jeszcze przejdziemy, to chciałabym powiedzieć, jak z niego korzystać. No pierwszy punkt, czyli wypróbuj ćwiczenia z młodymi ludźmi. Tutaj chciałabym podkreślić słowo wypróbuj. Nie bójmy się eksperymentować. Czasami niektóre z tych ćwiczeń może wychodzą poza taką strefę komfortu zarówno prowadzącego, jak i uczestników, bo na przykład wykorzystują dużo ruchu, a może w szkole czasami nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, albo opierają się na takiej głębszej autorefleksji. Niektóre tam są oparte no, na takich metodach już mindfulness. Nie każdy jest do tego przyzwyczajony, ale nie bójmy się tego próbować. Pamiętajmy, że jedną z kompetencji miękkich jest też umiejętność przyznawania się do błędów, więc też nawet jeśli coś nie wyjdzie, to rozwiniemy jakąś kompetencję miękką, przyznając się, że może jakoś nie do końca to tak wyszło, jakbym chciała, jakbym chciał, i następnym razem zrobię coś innego, żeby to lepiej zadziałało. I wrócę też do tego, co mówiłam na samym początku, czyli że tak naprawdę na każdej grupie czy na każdej osobie dane ćwiczenie trochę inaczej zostanie przeprowadzone i inaczej odebrane, bo to są rzeczy bardzo indywidualne, to jest wszystko oparte na przeżyciach i doświadczeniu i autorefleksji i w ogóle refleksji, więc nawet dla prowadzących to są zwykle bardzo ciekawe zajęcia, bo można się też no, wiele nauczyć. Drugi punkt, czyli wykorzystuj je w szkole i w domu i zachęć młodych ludzi do ćwiczeń. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, jak mówiłam o drzwiach, żeby one były cały czas uchylone, żeby to, co się dzieje w szkole, przenikało na zewnątrz, poza jej mury, i to, co się dzieje poza jej murami, wnikało do szkoły. Sprawmy, aby te drzwi były cały czas otwarte. To znaczy, to, czego się, co rozwinę w szkole, świetnie jest potem wykorzystać jakoś w życiu codziennym. Natomiast to, co czegoś nauczę w życiu codziennym, fajnie wprowadzić do szkoły. Oczywiście jeśli są to jakieś wartościowe elementy, więc no, zachęcam was, żebyście ćwiczyli te kompetencje miękkie razem z młodymi ludźmi i młodych ludzi, żeby ćwiczyli te kompetencje miękkie sami, zarówno w szkole, jak i w domu, na wycieczce, przy okazji jakichś projektów grupowych czy projektów indywidualnych, właściwie w każdym kontekście. I tu też powiem przy okazji, że wiele z tych ćwiczeń, jak chociażby 10 projektów na życie, warto zrobić samemu, bo wszyscy właściwie musimy rozwijać kompetencje miękkie, nie tylko młodzi ludzie, ale i ci starsi, i ci trochę młodsi, żeby tutaj nikogo nie dyskryminować. No i na koniec, jak już otrzymacie link do Padletu, to zobaczycie, że jest tam funkcja komentowania. Czyli pod każdym ćwiczeniem można napisać swój komentarz, jak dana aktywność sprawdziła wam się z uczniami, waszymi dziećmi czy rówieśnikami. Możecie oznaczać je serduszkami, jeśli wyjątkowo wam się podobało lub chcecie je polecić innym użytkownikom Padletu. No i taka bardzo, bardzo ważna rzecz, dzielcie się swoimi pomysłami. Tutaj macie kontakt do nas, możecie do nas pisać na ten adres e-mail i my bardzo, no i ja na czele, jako że właśnie pracowałam nad tym Padletem, bardzo wiele ćwiczeń wzięłam już z jakichś inspiracji, które znałam. No rozwijajmy się razem, czyli jeśli macie jakieś ćwiczenie na kompetencje miękkie, które uważacie za wartościowe i chcielibyście się nimi podzielić z innymi, jakoś wymienić inspiracjami, napiszcie do nas, powiedzcie, skąd znacie to ćwiczenie, jak ono wygląda, jak je przeprowadzić, a my będziemy też dzięki temu ten Padlet jakby sprawiać, że będzie on coraz obszerniejszy i będzie coraz bardziej takim wartościowym zbiorem zasobów, narzędzi dla właściwie nas wszystkich, nie tylko doradców zawodowych, nauczycieli, rodziców, ale dla nas wszystkich. Tutaj
Przepraszam. Zachęcam bardzo do komentowania i w ogóle wypróbowania tych ćwiczeń, ponieważ pierwsze 5 osób, które przyślą nam opisaną fotorelację z przeprowadzonych zajęć z użyciem tych ćwiczeń, otrzyma torbę mapy karier, czyli wystarczy. Zachęcam do wybrania sobie jakichś ćwiczeń, przeprowadzenia ich z młodymi ludźmi i potem zraportowania nam, jak to wyszło, czy coś się sprawdziło. Być może będziecie mieli jakieś ulepszenia danego ćwiczenia. Być może zainspirujecie się danym ćwiczeniem i zrobicie je trochę inaczej. Polecamy się o taką informację zwrotną. I właśnie pierwsze 5 osób otrzyma taką torbę mapy karier, więc naprawdę, naprawdę zachęcam. Jak już będzie ten link, to możecie od razu wyszukiwać te ćwiczenia i się zastanawiać, które z nich najlepiej się sprawdzi z młodymi ludźmi, z którymi pracujecie. Zanim jeszcze przejdziemy do tego już wielokrotnie zapowiadanego Padletu, chciałabym jakoś podsumować dzisiejsze spotkanie, ale nie podsumowywać jego tematu, jakimi są kompetencje miękkie, bo już wielokrotnie o tym słyszeliśmy, ale chciałabym podsumować proces przyswajania i proces tego, co się właściwie dzisiaj zadziało. I to też od razu powiem, to jest, wykorzystamy jedno z ćwiczeń, o którym wcześniej mówiłam, czyli słoiki kompetencji. Nie będziemy ich dekorować oczywiście, ale porozmawiamy o tym. Na początku powiem to na swoim przykładzie, żeby was jakoś zainspirować i potem opowiem, jak przejdziemy do autorefleksji dla was. Więc tak, czego ja się nauczyłam z tego webinaru i z przygotowywania go? Zdobyłam bardzo wiele wiedzy. Wiem już, jak wyglądają trendy na rynku pracy w kwestii kompetencji miękkich. Żeby przygotować się do tego webinaru, czytałam o rynku pracy, o tym, jak kompetencje miękkie są teraz ważne. Pamiętacie, że podałam wam pewne procenty z badań, więc zapoznałam się z tymi badaniami. Moja wiedza na temat rynku pracy i kompetencji miękkich wzrosła na pewno, więc wrzucam trochę niebieskiego piasku do mojego słoika. Następnie, jeśli chodzi o moje umiejętności. Teraz już umiem opowiadać o swoich doświadczeniach z treningiem kompetencji miękkich, zarówno takim treningiem na własnej osobie, jak i treningiem, który stosowałam jako prowadząca. Wcześniej tylko to przeżyłam, to przeżyłam i tworzyłam Padlet, a teraz widzę, że już dłuższy czas opowiadam o tym i widzę, że umiem opowiedzieć o tym, jak to wygląda. Więc wrzucam trochę żółtego piasku do mojego słoika z tego, czego się dzisiaj, czy w ogóle w procesie przygotowywania do webinaru nauczyłam. I ostatnie, mam nadzieję, że pamiętacie, czyli nowa postawa. Czuję się pewniejsza siebie, bo udało mi się przeprowadzić ten webinar. No jeszcze mi się nie udało go przeprowadzić, jeszcze on trwa, ale mam nadzieję, że się skończy z sukcesem i czuję się pewniejsza siebie. Jest to pierwszy raz, kiedy występuję online publicznie. Zdarzało mi się już wielokrotnie występować publicznie, ale pierwszy raz z taką całą otoczką technologiczną. I dzięki temu widzę, że następnym razem będę w stanie to zrobić. Więc moja postawa taka na przyszłość się zmieniła. Więc widzimy, że akurat po dzisiejszym czasie, po dzisiejszym webinarze do mojego słoika włożyłam wszystkie trzy kolory, czyli zarówno wiedzę, jak i umiejętności, jak i nowe postawy. Pamiętajcie o tym, że to mogą rzeczy, tak jak mówiłam przy tym zielniku, kiedy nagle wyskoczyła nam praca w grupie, to mogą być rzeczy mniej oczywiste. Na przykład przy umiejętnościach mogłabym powiedzieć, że umiem już teraz podłączyć internet z kabla do mojego laptopa, mimo że nigdy wcześniej tego nie robiłam i zawsze korzystałam z Wi-Fi i miałam taki moment stresu, jak to zrobić, ale tutaj mogę powiedzieć, że już umiem to zrobić, że wystarczy po prostu włożyć kabel z jednej i z drugiej strony i to działa. I to jest pewna jakaś umiejętność, którą zdobyłam. Albo że już teraz wiem, jak, to jest taka też ciekawa rzecz,
wiem, więc rozwinęłam wiedzę, wiem, jak reaguję na sytuację takiej mobilizacji i wiem, jak sobie z tym radzić. Czy to już jest umiejętność? Bo tuż przed spotkaniem potrafiłam, jakby zaobserwowałam na sobie, jak się zachowuję, jak się przygotowywałam w ogóle do całego dzisiejszego spotkania i jak sobie z tym poradziłam, jakie jakby pozytywne rzeczy wyciągnęłam z tego. Więc to są takie mniej oczywiste już około webinarowe i około tematowe kompetencje. I teraz czas na was. Jeśli byście chcieli pomyśleć tak samo jak ja, a bardzo do tego zachęcam, na temat tego, co właściwie dzisiejsze spotkanie wam dało. Bo siedzimy tu sobie, możecie mnie słuchać, ale właściwie jak ten proces wyglądał. Czyli co wiem po webinarze, co potrafię po nim, jak zmieniła się moja postawa wobec kompetencji miękkich, a jak wobec mnie. I robimy to w bardzo konkretny sposób. Bardzo was zachęcam, jeśli ktoś jest zaawansowany technologicznie, to może zeskanować ten kod QR. Jeśli ktoś jest też zaawansowany technologicznie, to zachęcam do skorzystania z tego linku. I to będzie też okazja do zapoznania się z tym, jak działa Padlet dla tych, którzy Padleta nie znają. Więc kiedy wejdziecie sobie na ten link i zachęcam zrobić to teraz, ja będę mówić, więc jeśli będziecie mieć mnie po prostu na pasku, to będziecie mnie słyszeć, a dla tych, którzy korzystają z tego kodu QR na telefonie, to już w ogóle będzie łatwo. Wystarczy, że wejdziecie na ten Padlet i tam zobaczycie trzy kolumny. Dokładnie te trzy kolumny, o których powiedziałam przed chwilą, czyli co wiem po webinarze, co potrafię i jak zmieniła się moja postawa. Tam są trzy już pierwsze komentarze moje, o których przed chwilą mówiłam, ale zachęcam was do komentowania. Komentować jest bardzo prosto, wystarczy kliknąć myszką w pole komentarza, wstaw komentarz, napisać to, co uważacie, że się nauczyliście lub że wyciągnęliście się z dzisiejszego spotkania i pamiętajcie, myślcie nieszablonowo, po czym wystarczy tam kliknąć strzałkę, dzięki temu się zatwierdza komentarz i to się już pojawia na Padlecie. Więc teraz będziemy tworzyć takie trzy wspólne słoiki kompetencji i mam nadzieję, że one jakoś się wypełnią. Ja tam teraz przejdę i zobaczę, jak to wygląda, czy tam wszystko działa, ale w międzyczasie no mam nadzieję, że żadnych problemów technicznych nie będzie. Widzę, że już się pojawiają pierwsze komentarze. Bardzo fajnie. Widzę, że najwięcej na razie wiedzy. Tak, no niektórzy tutaj użyli metody komentarza, inni piszą jako tytuły, to nie ma znaczenia, tak naprawdę liczą się dla nas kolumny, czyli żeby nie pomylić wiedzy, umiejętności i postaw. Bardzo ciekawe rzeczy tutaj widzę dla tych, którzy może tego nie widzą. No jaka wiedza? Tutaj ktoś pisze, mam wiedzę na temat kilku ćwiczeń odnośnie kompetencji miękkich, znajomość nowych gier, znam więcej kompetencji miękkich, wiem, jakie ćwiczenia wykorzystam na zajęciach z młodzieżą, więc widzę bardzo, bardzo różnie. Dowiedziałam się, a właściwie utwierdziłam w przekonaniu, jak ważne są kompetencje miękkie dla młodych ludzi. Inne spojrzenie na kompetencje miękkie. Super, bardzo fajnie, dzięki. Spójrzmy na umiejętności. Co potrafię po webinarze? Nowe zasoby kształtujące kompetencje miękkie, jak wykorzystać nowe ćwiczenia, potrafię kształtować kompetencje miękkie. Uwaga, to jest taki moment dosyć podchwytliwy. Pamiętajcie, że ten słoik, który się kryje pod pytaniem, co potrafię, jeśli ktoś pisze, potrafię wykorzystać ćwiczenia na kompetencje miękkie, czy jest to prawda? No być może jest to prawda, ale zawsze za tym powinna iść praktyka. Więc tak naprawdę, czy potrafimy wprowadzić te ćwiczenia, to się okaże dopiero, jak je wprowadzimy. I jestem pewna, że tak, ale pamiętajcie o tym. Zachęcam was do powrotu do tego Padletu. On będzie cały czas otwarty, więc jeśli na przykład, dajmy na to, dzisiaj jesteście na webinarze, dzisiaj otrzymujecie link do Padletu, jutro go sobie czytacie już tak na spokojnie i pojutrze stwierdzacie, przeprowadzę którejś z aktywności, wypróbuję, nie będę się bać eksperymentować, ale próbuję z moimi uczniami. Możecie wrócić do tego Padletu i zapisać, tak, teraz już potrafię wykorzystać ćwiczenie słoiki kompetencji z moimi uczniami.
wyszło to i naprawdę fajnie będę z tego korzystać dalej. Spójrzmy jeszcze na to, jak zmieniła się moja postawa wobec siebie, a wobec kompetencji miękkich, czyli postawy, nowe postawy. O, tutaj, dostałam nowego ducha mimo 60 lat. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Mam wiele nowych pomysłów na zajęcia, jutro próba. Super, powodzenia. Będę odważniejsza, czuję się zainspirowana. No to są typowo postawy, które się zmieniają. Czuję się pewniejsza, mam większą wiedzę do prowadzenia ćwiczeń. To już uwaga, to już może być trochę wiedza, ale to też nie ma aż takiego znaczenia. To znaczy, tak jak mówię, warto umieć oddzielać wiedzę, umiejętności i nowe postawy, ale umówmy się, tak naprawdę najważniejsze jest to, czy słoik jest pełny, czy pusty. A nawet jak jest trochę pełny, to pamiętajmy o tej zasadzie, że szklanka raczej powinna być pół pełna niż pół pusta, czyli nawet jeśli jest trochę, to też się nie zdrażajmy i to jest zawsze coś, bo lepsze coś niż nic, a to nawet coś jest zwykle bardzo, bardzo, bardzo wartościowe, bo jesteśmy tego świadomi, bo sami wrzuciliśmy ten piasek do słoika i wiemy, jak to wygląda. Dobrze, dam jeszcze chwilę na uzupełnianie tego padletu, ale jak mówię, to nie będzie zamknięte. Widzę, że bardzo dużo już mamy tu wpisów, bardzo się z tego cieszę, dziękuję za taki odzew. On będzie cały czas otwarty, więc jeśli też ktoś chciałby się zainspirować i przeczytać, jakie inni uczestnicy dzisiejszego spotkania mieli wnioski, to zachęcam. Nie wiem, czy pamiętacie, jak powiedziałam o tym ćwiczeniu krok naprzód, kiedy fajnie zobaczyć, jak inni wczuwają się właściwie w tę samą rolę, to tutaj też może będzie dla was to inspirujące przeczytać, co inni wyciągnęli z tego ćwiczenia, co być może wam nie przyszło do głowy i wtedy pomyślicie, tak, rzeczywiście, ja też to wyciągnęłam, czy wyciągnąłem, ja też się tego nauczyłam, czy nauczyłem. A być może tego się nie nauczyliście i po prostu będziecie mieć jakąś nową perspektywę, jakieś nowe spojrzenie na to ćwiczenie i w ogóle na webinar. Dobrze, widzę już bardzo dużo, w międzyczasie wy możecie jeszcze uzupełniać, ale jak mówię, to będzie otwarte, zachęcam później. A ja będę się zbliżać już do zakończenia dzisiejszego spotkania. Zanim podziękuję, zanim powiem jeszcze o padlecie, zapowiem, póki uwaga całkowicie nie odpłynie wasza, że kolejny webinar Mapy Karier już się zbliża. Jest bardzo blisko tak naprawdę, już leci do nas 22 października o godzinie 19. To będzie pierwszy webinar dla młodzieży z naszego nowego cyklu i to będzie webinar pod tytułem Jak się pracuje w sektorze kosmicznym. Zachęcam wszystkich zainteresowanych właśnie sektorem kosmicznym oraz tych, którzy może w tym momencie jeszcze nie są, ale może będą. Polecajcie to uczniom, polecajcie młodym ludziom, bo to będzie taki cykl stricte do nich skierowany, podczas którego będziemy przybliżać różne zawody, żeby młodzi ludzie mogli jakoś się z tym zapoznać, zobaczyć może jak wygląda codzienność danego zawodu, a jak jego niecodzienność. Więc tu bardzo polecam, będziemy informować na bieżąco na naszych portalach społecznościowych, więc zachęcam do śledzenia nas na Facebooku, Facebook Mapy Karier, tam będą wszelkie informacje się pojawiały w najbliższych dniach. I tak, ja dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję za udział wszystkich was i spędzenie tego wieczoru wspólnie przy kompetencjach miękkich. Mam nadzieję, że właśnie to było takie spotkanie dosyć miękkie i przyjemne dla wszystkich. Wkrótce pojawi się również na mapie karier artykuł o kompetencjach miękkich z takiego trochę bardziej teoretycznego punktu widzenia. Będą rozszerzone informacje na temat tego, co dzisiaj powiedziałam o rynku pracy, o ważności kompetencji miękkich, więc będziecie też mogli sobie przeczytać o tym całym procesie autorefleksji. Zachęcam do lektury, to już na dniach się pojawi, ale również będzie, tak jak powiedziałam, nagranie, więc jeśli ktoś by chciał jeszcze raz sobie to obejrzeć, to zachęcam, ale przede wszystkim, jeśli uważacie, że spotkanie było wartościowe, to też polecajcie.
W takiej wiadomości z podziękowaniem za dzisiejsze uczestnictwo otrzymacie już oficjalnie link do premierowego Padletu Mapy Karier z ćwiczeniami, o których dzisiaj było tyle mowa. Zachęcam, próbujcie, eksperymentujcie i dzielcie się z nami tymi informacjami. Przypominam, że pierwsze 5 osób otrzyma torbę Mapy Karier, jeśli podzieli się z nami relacją z dzisiejszego wydarzenia. No i mam nadzieję, że ta wartość, którą dzisiaj przekazałam, to była właśnie taka wartość nie tylko samych kompetencji miękkich, ale ich rozwijania i właściwie tego, że to jest cały proces i jak warto na ten proces spojrzeć. Więc tak jak mówię, bardzo dziękuję też za uczestnictwo w słoikach kompetencji. Ja naprawdę z wielką ciekawością przeczytam sobie, czego się dzisiaj nauczyliście lub co dzisiaj rozwinęliście i jak mówię, zapraszam też do tej lektury. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnych webinarach Mapy Karier. Przypominam, 22 października webinar dla młodzieży o sektorze kosmicznym. Także dziękuję bardzo. I dobranoc. Tu widzę, wszyscy się żegnają na czacie, na meetingu. Mówię też do zobaczenia wszystkim naszym widzom na Facebooku. Dziękuję bardzo.